Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie, ale też bardzo noworocznie pozdrawiam. Tak, kochani, noworocznie, bo popatrzmy, dzisiaj mamy dopiero 10 stycznia, więc początek etapu, nowego etapu 2021, etapu naszego podróżowania, wędrowania, czy jak to woli, naszego pielgrzymowania. Właśnie, jesteśmy też wciąż jeszcze w atmosferze Bożego Narodzenia, popatrzmy, jesteśmy w kościele świętego Kazimierza Królewicza, widzimy choinki, widzimy różnego rodzaju dekoracje, widzimy też żłóbek. Więc to świadczy o tym, że jesteśmy właśnie w tej atmosferze świątecznej i wciąż śpiewamy te cudowne, radosne, tak bardzo pociągające i wciągające kolędy, czy wśród nocnej ciszy, czy przybierzal do Betlejem, czy jakieś tam jeszcze inne, które tak bardzo chętnie śpiewamy. Śpiewaliśmy i myślę, że będziemy śpiewali aż do 2 lutego. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsza niedziela, a jest, tak powiedziałem, 10 stycznia, jest to niedziela, która kończy obchód Bożego Narodzenia, czy inaczej, która kończy okres Bożego Narodzenia i wprowadza nas w nowy okres liturgiczny, tak zwany okres zwykły, czyli per annum. W języku świeckim taki okres nazywamy białym karnawałem, w odróżnieniu od zielonego karnawału, który przeżywamy latem. Oczywiście no, w tym roku z tym białym karnawałem są problemy, ale czasem pojawia się śnieg i to świadczy o tym, że ten karnawał ma taki właśnie kolor, kolor śniegu, czyli kolor biały. Oczywiście życzę Państwu, żeby ten okres karnawału był okresem, który będzie pełnym radości. Oczywiście te radości, te różnego rodzaju takie właśnie rzeczy związane z karnawałem są ograniczone, bo jesteśmy wciąż w atmosferze pandemicznej, jesteśmy wciąż właśnie w tych ograniczeniach, które ratują nasze zdrowie, nasze życie, a także zdrowie i życie naszych bliskich. Więc skończymy okres Bożego Narodzenia i wchodzimy w okres zwykły, czyli okres per annum. Ale proszę Państwa, uwaga, dzisiejsza niedziela jest owszem niedzielą, ale też jest niedzielą uroczystością, bowiem jest to niedziela chrztu pańskiego. Właśnie dzisiaj wspominamy chrzest Jezusa, kiedy to właśnie Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. A jak to wyglądało? Jaka była atmosfera i co towarzyszyło właśnie tego rodzaju wydarzeniu? Bardzo proszę o wysłuchanie fragmentu Ewangelii według świętego Marka. Oto on, Jan Chrzciciel, tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schylić się i rozwiązać rzemyko jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić będzie was Duchem Świętym. W owym czasie przed Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie, w chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha gołębicy wstępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zobaczmy, jest wspominany Jan Chrzciciel, ten właśnie bohater okresu Adwentu, który wołał do nas: przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie ścieżki dla Niego, który mówi o sobie w sposób taki bardzo, bardzo mocny: nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. Chodziło oczywiście o Jezusa Chrystusa, do którego to przygotował, żeby się z Nim spotkać, żeby to spotkanie było owocne. I dzisiaj właśnie też tego Jana Chrzciciela słyszymy, który mówi znowu: idzie za mną mocniejszy, a ja nie jestem godzien, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić będzie was Duchem Świętym. Więc ten chrzest, którego udzielał Jan, to jest tak zwany chrzest janowy, był to chrzest z wody. A ten właśnie chrzest, który my przyjęliśmy, który my przyjmujemy, czy który przyjęli nasi bliscy, czy który przyjmą dzieci w swoim czasie, jest to tak zwany chrzest sakramentalny, chrzest, który ustanowił Jezus Chrystus. Dlatego też właśnie dzisiaj w niedzielę chrztu pańskiego warto zastanowić się nad tym właśnie, co ten chrzest, który my przyjęliśmy, oznacza, do czego on nas zobowiązuje i jakie on daje nam przywileje. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do Ewangelii. Właśnie wtedy, kiedy Jan udziela chrztu Jezusowi, w tym czasie otwiera się niebo, mówiąc językiem obrazowym, językiem świętego Marka, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice wstępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie,
w nim mam upodobanie. Zobaczmy, niebo potwierdza synostwo Boże Jezusa Chrystusa. Oczywiście to synostwo Boże było potwierdzone przez trzech króli, którzy przybyli do żółka betlejemskiego po to, żeby oddać mu pokłon. Było potwierdzone przez pasterzy, przez Matkę Najświętszą, przez świętego Józefa. A tutaj właśnie niebo włącza się w tego rodzaju potwierdzenie. To jest mój Syn umiłowany, mówi Bóg. Mówi Bóg o Jezusie Chrystusie. Jeżeli to jest Jego Syn umiłowany, to znaczy, że On jest Synem Bożym, a więc jest Bogiem. Więc ta Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, dzisiaj nam też się kłania. I właśnie ta druga osoba, szczególnie ta druga osoba Trójcy Świętej, czyli Syn Boży, to jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie Jego, słuchajcie. Dziękujemy niebu, dziękujemy Bogu za to, że właśnie to potwierdzenie przyszło, jak to się mówi, z samego źródła, z pierwszego źródła, że Jezus to owszem Syn Człowieczy, ale przede wszystkim Syn Boży, to właśnie to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. To tyle, a teraz wróćmy właśnie do chrztu. Kochani, właśnie Niedziela Chrztu Pańskiego w jakiś sposób mobilizuje nas do tego, żeby zastanowić się nad tym chrztem, który my przyjęliśmy. I co to jest właśnie ten chrzest, który przyjęliśmy, czy który przyjmą w swoim czasie nowonarodzone dzieci. Jest to przede wszystkim chrzest, jest to przede wszystkim, przepraszam, sakrament najważniejszy. Jest to sakrament, który zezwala na przyjęcie pozostałych sakramentów. Nie mając Chrztu Świętego, nie możemy przyjąć żadnego sakramentu świętego. Oczywiście chrzest włącza nas do Kościoła, chrzest czyni nas dziećmi Bożymi, chrzest też oczywiście gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy, jeżeli my przyjmujemy właśnie ten chrzest jako dorośli, wszystkie grzechy, które zostały popełnione przed chrztem. Zróbmy dzisiaj taki rachunek sumienia. Porozmawiajmy dzisiaj w rodzinie czy w rodzinach właśnie o Chrzcie Świętym. Niech dzieci poproszą swoich rodziców, jak wyglądał ten Chrzest Święty, jaka to była pora roku, jaki to był dzień, kto był chrzestnym, kto był chrzestną. Oczywiście dzieci o tym wiedzą, bo przecież trzeba prezenty od rodziców otrzymać z różnego rodzaju okazji. Ale jakieś tam jeszcze inne okoliczności towarzyszące. Ilu było gości choćby, prawda? Jak wyglądała Msza Święta? Co to był za ksiądz, który właśnie nam tego sakramentu udzielił. Więc wiele, wiele pytań. Niech to nie będą pytania retoryczne, a niech to będą pytania, które znajdą odpowiedź i to właśnie dzisiaj, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, w jaki sposób także Niedzielę naszego Chrztu, bo ten chrzest wspominamy, za ten chrzest dziękujemy Bogu i oczywiście wszystko robimy, żeby ten chrzest był sakramentem, który pozwoli nam na to, który pozwala nam na to, że w Kościele czujemy się jako Jego dzieci, jako Jego obywateli. Tyle, że ten Kościół jest nie tylko domem Boga, ale także domem naszym. Właśnie dzięki temu sakramentowi, kochani, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, już karnawałowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.